pierwsze przymrozki. Zobaczymy, jak odpali nam ten ruski traktor. Muszę go trochę podpompować, bo jak nie ma pełnego zbiornika paliwa, to paliwo mi się gdzieś tutaj cofa i wtedy zapierona nie odpali. Dlatego kilka razy podpompuję i zobaczymy, co tutaj się teraz wydarzy. Dzisiaj będzie taki trochę luźniejszy film, a czemu nie? Zobaczymy, co tam się w lesie dzisiaj wydarzy. Świece się grzeją, grzeją. No to próbujemy. No i właśnie nie dostaję paliwa. Pompujemy dalej. Nie wiem, może macie jakiś pomysł, co to tam zrobić. Czy tam gdzieś jest taki zaworek zwrotny, który nie działa? Podpowiedzcie coś. Próbujemy drugi raz. O! Ale coś nie tego, jeszcze tego paliwa tam nie dostaje tyle. O, jest. No i dobra. Niech to chwilę tam pucha ten nabieg. Nakarmię psy, nie? No to będzie jechać do lasu. Cześć. Tartaczki tam w środku jakieś były takie pojedyncze, chyba dębowa jakaś. I tam gdzieś jakąś brzozę widziałem, tylko ja nie wiem, czy ona została do pocięcia jeszcze, czy to była tartaczka. To byś musiał tutaj objechać tymi szlakami, tam może coś znajdziesz. Tutaj coś przy tej drodze chyba jakieś brzozy były, nie? Tak, i to chyba na to wszystko czekałaś, nie? No tak mi się zdaje, że to jak będą wjeżdżać, to znowu z tej drogi i tu pojadą. Kto to tak skubał tutaj siekierką? A ja! Jak tu legar był. No właśnie, taki długi był. Tak, jak oni mieli tędy jechać, no? Dole. Ja ostatnio właśnie to dobrze, patrzyłem, to jakieś bobry. To chociaż ostre. No, jakieś bobry czy co? Ja właśnie mówiłem już w robocie tam. Mówię, a my dzisiaj jesteśmy na Trzebieży, takiej sosnowo-dębowej. Właściwie to dzisiaj będziemy to kończyć. Tą Trzebież zaczęliśmy z jakieś, bo chyba ze 3 tygodnie temu i taka końcówka teraz została, bo potem była potrzebna kłoda na zrębie. Właściwie wycięliśmy cały zrąb. To też mam tam kilka ujęć, to wam pokażę. No i dzisiaj właśnie będziemy tutaj kończyć i ten, kto obserwuje tam naszego Facebooka, to pewnie skminił, że mamy kolejnego operatora nowego. Jeździmy na dwa wózki. A tym operatorem to jest nie kto inny jak szef. Postanowił się nauczyć, no i jakoś mu to nawet idzie.
wiadomo, że z początku początki bywają trudne, nie? Dlatego zaczynam od kłody. Kłoda 3-metrowa, taka do nauki w sam raz. Opanował sobie już tego żurawia trochę i dzisiaj właśnie już tutaj będzie się bawił z tymi metrami. A właśnie na zrębie on tam zrywał tą kłodę, tam chłopaki mu na bieżąco cieli, a ja zrywałem papierówkę MR20 i wychodziło tego naprawdę bardzo dużo. Już momentami miałem dość. No ale jest tak jak jest, nie ma co marudzić. A teraz szybko smaruję wózek i jadę, bo potem jeszcze będę musiał Palmsa przesmarować, bo też już chyba z tydzień nie był smarowany. Tutaj wyszła, tylko myślałem, że coś pogiąłem. O, gitarka. Kiedyś ktoś próbował mi wmówić, że pogiąłem kłonicę w nowej przyczepie, a zobaczcie, co się stanie, jak ją odegnę. Ona jest po prostu krzywa. Tak się wydaje, nie? Pogięte, połamane, cholerę. No nie no, ustawia się na prosto i są elegancko. I to by było na tyle na tej powierzchni. Tu są zakończone stosy papierówek dębowych S2B, S2A. Trochę tego wyszło, jest godzina 13, a ja jadę dalej.